Kochani, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o jeszcze jednym wspaniałym zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów, głównie jeżeli chodzi o odsącze z bokashi, które to możemy zastosować w przypadku naszych zwierząt, naszych pupili. Dla wielu osób zwierzęta domowe to są prawdziwi członkowie rodziny. I mówimy tutaj o kotach, o psach, ale nie tylko, bo przecież mamy króliki, kury, kaczki, konie, owce, kozy. Te wszystkie zwierzęta również mogą potrzebować wsparcia właśnie pożytecznymi mikroorganizmami. W jakim to będzie przypadku? Doskonale mikroorganizmy sprawdzają się do niwelowania nieprzyjemnych zapachów organicznych. Każdy, kto ma psa, to wiele razy odczuwał, że na przykład nieraz ta sierść psa nieprzyjemny ma zapach. Albo spyszczka psu jakoś nieprzyjemnie pachnie i nieraz po prostu bardzo mocno to odczuwamy. Ja pamiętam, jak miałam psa, to był piękny piesek, owczarek szetlandzki, Sheltie. Piękny pies z mnóstwem wspaniałych włosów, bo to nie była sierść, tylko właśnie włosy. Ale pies bardzo nie lubił jeździć samochodem i tylko w momencie, kiedy wsiadał do samochodu, to natychmiast na skutek stresu jego oddech był pełen właśnie takiego nieprzyjemnego zapachu, który wypełniał cały samochód. Albo na przykład taka sytuacja, ponieważ my mamy kotkę, tutaj akurat w domu tę oto Nutkę, którą teraz możecie widzieć. I ona ma w naszej okolicy mnóstwo konkurentów rewirowych. Kot jest takim zwierzęciem bardzo terytorialnym. Jeżeli też mówimy o kotach wychodzących na dwór, chociaż w domu też takie koty się zdarzają. W momencie, kiedy my tutaj zamieszkaliśmy, a ten dostępny teren, rewir podzielony był pomiędzy koty już tu wcześniej żyjące, to rozpoczęły się walki rewirowe, które zwykle objawiają się właśnie pozostawianiem przez koty śladów. Koty znakują rewir, czyli robią to na przykład moczem czy kałem. I pamiętam taką sytuację, jak zostały otwarte drzwi na balkon i wdarł się tutaj jakiś obcy kot i ten kot pobiegł do mojego gabinetu i słuchajcie, tam nasikał, ale sikanie a znakowanie rewiru to są dwie różne rzeczy, ponieważ kot, kiedy znakuje rewir, to on nie robi tak normalnie siku, tylko tak jakby wystrzeliwuje mocz o bardzo skondensowanym, mocnym zapachu i opryskuje różne przedmioty, głównie takie, powiedziałabym, pionowe, czyli takie znaczniki terytorialne. I akurat u mnie w ten sposób kot załatwił regał na książki. I uwierzcie, kochani, że próbowaliśmy wiele, wiele razy i przy użyciu różnych środków umyć podłogę, szafkę, jej zawartość, żeby zniwelować ten zapach i niestety się to nie udawało. Natomiast dopiero kiedy zastosowaliśmy mikroorganizmy, to ten zapach uległ degradacji. Czyli najlepsze, co możemy zastosować, to możemy zastosować preparaty naturalne. I możemy oczywiście te wszystkie preparaty kupić do pielęgnacji zwierząt z pożytecznymi mikroorganizmami, do pielęgnacji ich futra czy sierści, do pielęgnacji legowiska. Ale oczywiście my zachęcamy Was do tego, żeby takie preparaty zrobić. Jak możemy to zrobić? Jeżeli mamy wiaderko z bokashi, czy wiaderko bokashi i napełniamy jego zawartość,
Ja na razie tego jeszcze nie będę otwierać, bo to jest ważne, żeby tutaj jak najmniej powietrza wpadało do tego wiaderka do momentu, aż ono nie będzie całkowicie wypełnione. A ono nie jest jeszcze wypełnione, powiedzmy gdzieś jest dotąd, więc staram się to otwierać jak najrzadziej. Więc możemy tutaj dodawać różnego rodzaju zioła. I mieszając odpadki kuchenne z zaczynem bokashi, ze starterem bokashi oraz z ziołami, możemy uzyskać dodatkowe wartości tego cennego płynu, który nazywa się odsączem bokashi. Takie czyste odsącze bokashi, które powstało z odpadków kuchennych i ze startera bokashi, ma mniej więcej właśnie taki kolor. Chyba że użyjemy dużej ilości buraków, no to wtedy oczywiście ten kolor się zmienia na czerwony. I kiedy powąchamy to odsącze z bokashi, ma ono taki bardzo specyficzny smak, zapach, trudno to opisać. Nie wiem, ale jeżeli próbujecie robić swoje własne bokashi, to wiecie, o co chodzi. Do tego wiadereczka możemy włożyć na przykład z zioła. Możemy włożyć wrotycz i ja tutaj mam cały karton ususzonego wrotyczu i w zeszłym roku, kiedy nasza kapusta w grządce od góry chroniona tiulem, od dołu była atakowana przez różnego rodzaju żyjątka glebowe, to zastosowanie mikroorganizmów z wrotyczem uratowało tę kapustę bardzo szybko. Więc teraz jeszcze nie ma wrotyczu, nie ma teraz jeszcze kapusty w grządkach ani tych szkodników, ale gdyby zaszła taka potrzeba, to mogę po prostu zastosować ten wrotycz suszony i wtedy wymieszać go między te odpadki kuchenne jako jedną na przykład warstwę i powstaną mi i mikroorganizmy z takim przefermentowanym wrotyczem. Czy chociażby krwawnik, który też ma wiele zastosowań na działce do zwalczania różnego rodzaju szkodników i ja też tego krwawnika ususzyłam sobie tutaj sporo. Ale możemy też to zrobić, kochani, inaczej. Może zacznę od pielęgnacji kota, a konkretnie jego legowiska. Żeby zdezynfekować na przykład kuwetę, czy żeby nie było w tej kuwecie jakiegoś zapachu, to możemy wymieszać właśnie odsącze z bokashi z takim z wodą po parzeniu tymianku. Możemy też dodać lawendy. Również lawenda zalana odrobiną wrzątku i kiedy to wystygnie, dodajemy po prostu do odsącza bokashi i rozcieńczamy to naturalnie wodą. Niektóre osoby są bardzo wrażliwe na takie zapachy. Znam osobę, która nie może opiekować się kotami, ponieważ chociaż inne osoby tego nie czują, dla niej to po prostu śmierdzi i robi się jej niedobrze. Gdy zastosujemy coś takiego, nie ma kompletnie żadnego zapachu. Możemy też spryskiwać samego kota, jego sierść, ale i też na przykład jego legowisko. I zacznijmy od tego, że właśnie przygotujemy sobie taki preparat do spryskiwania kociej kuwety. Tutaj mam troszeczkę za dużo wody, to może wyleję wodę do kwiatka. Dobrze. Do tego, słuchajcie, dodajemy odsącze z bokashi. Nie za dużo, bo to wszystko wymaga rozcieńczenia. I powiedzmy dwie, trzy łyżki, można nawet więcej, wspaniale pachnącego, zalanego wrzątkiem suszonego tymianku. Kilka łyżek. Zamykamy to w spryskiwaczu. Jeszcze można wcześniej powąchać.
pachnie i odsączem z bokashi, czyli tą bombą mikroorganizmów pożytecznych i tymiankiem. I teraz przejdźmy do kuwety. Zobaczycie, kochani, jakie to jest proste. I jesteśmy już przy kociej kuwetce. Oczywiście ważne jest, żeby ona była też utrzymywana w czystości, więc co jakiś czas tę kuwetę po prostu trzeba umyć. Oczyszczamy najpierw kuwetę z jej niepotrzebnej zawartości. O, sprawdzimy, co tu jeszcze jest. Widać, że chyba tylko siuśki. Natomiast po prostu, słuchajcie, delikatnie powierzchnię tego żwirku, jak i samą kuwetę spryskujemy. Możemy też spryskać tę łopatkę. I oczywiście legowisko kota. I to już jest, kochani, cały zabieg. Jeszcze tutaj na zewnątrz mam kilka takich miejsc, które zaraz pójdę spryskać, bo konkurencyjne koty zostawiają, tak jak mówiłam, swoje ślady. I my te ślady wybieramy systematycznie, a miejsca, gdzie one leżały, spryskujemy właśnie taką mieszanką odsącza z bokashi, z tymiankiem oraz z wodą. Bardzo prosty zabieg. Tego odsącza z bokashi, kochani, na jeden raz nie jest dużo. To jest dwa razy tyle, co tutaj. I to odsącze z bokashi należy użyć bardzo szybko po odsączeniu. Raczej tego nie przechowujemy. No ale jeżeli mamy zwierzęta, to możemy spokojnie wykorzystać tę zawartość. Na co jeszcze możemy zadziałać, jeżeli chodzi o nasze zwierzęta? Mam tutaj przygotowanych kilka zestawów ziół, które możemy dodać do bokashi, żeby one się przekompostowały. To jest najlepsza metoda, żeby zioła razem z odpadkami kuchennymi i ze starterem bokashi się przekompostowały. Ale jeżeli chcemy zadziałać szybciej i doraźnie, no to właśnie wtedy zalewamy zioła wrzątkiem, czy mieszankę ziół wrzątkiem, tak jak ja to zrobiłam, i dodajemy do wody oraz dolewamy odsącze z bokashi. Kochani, wiele zwierząt, kotów, psów ma problemy z uszami, z dziąsłami, ze skórą. I teraz zobaczcie, co możemy dodać do odsącza z bokashi. Natkę pietruszki, nagietek, rumianek, bazylię, tymianek, owoce żurawiny, miętę. Najlepiej jest zalać to po prostu, najlepiej jest to przefermentować po prostu w bokashi. Możemy też mieć mniejsze wiadereczko do bokashi, możemy mieć kilka takich wiaderek i sami produkować preparaty, którymi pomożemy naszym zwierzętom. Jakie proporcje? Po takiej garstce suszonych albo świeżych ziół. Jeżeli na przykład... Aha, no i teraz jeżeli mówimy o uszach, o dziąsłach, o skórze, to po prostu spryskujemy czy ucho, czy skórę, czy sierść, czy dziąsła właśnie takim preparatem. Nieraz się tak zdarza, że zwierzęta chorują i weterynarz zaleca przyjęcie jakichś antybiotyków albo jakichś sterydów. My tego unikamy. Nasze zwierzęta nie dostają tego typu leków. Natomiast jeżeli tak jest, to wtedy zwierzę cierpi z tego powodu, że antybiotyki głównie wyjaławiają florę bakteryjną i możemy florę jelitową, i wtedy możemy temu
naszemu kochanemu pupilowi pomóc i wtedy robimy bokashi z dodatkiem krwawnika, ogórecznika, lucerny, nasion kopru włoskiego, mięty oraz jeżówki purpurowej i my akurat wszystkie te składniki na swojej działce mieliśmy. Jeżeli teraz pies czy kot cierpi na kamień nazębny, czy w ogóle ma problemy z dziąsłami, czy z zębami, to dodajemy do wiaderka bokashi jałowiec, nasiona kopru włoskiego, kardamon, imbir, jeżówkę purpurową, czarny bez, szałwie, lawendę, plus jeszcze olejki organiczne, kilka kropelek olejku jałowcowego i tymiankowego. Trochę tych składników jest, ale warto się postarać, żeby zrobić preparat w 100% naturalny, nieszkodliwy dla naszego pupila. Czy na przykład spray na owady, czyli na głównie dokuczliwe komary. To zresztą nie stosujemy tylko dla zwierząt, ale też i dla ludzi. Na owady, czyli też i na uciążliwe muchy, czy innego rodzaju insekty. Wtedy do bokashi dodajemy nagietka lekarskiego, bazylię, babkę lancetowatą i naturalne olejki, kilka kropelek z geranium i oregano. Możemy też przygotować właśnie taki higienizator, czyli preparat do higieny, na przykład właśnie okrywy włosowej, ale i też miejsca, tak jak to pokazałam, w którym zwierzę przebywa. To może być pies, który powiedzmy mieszka w budzie, o ile ta buda jest dobrze przygotowana, ocieplona na przykład na zimę, czy koń, który w stajni ma swój boks. Nieraz ubieramy zwierzęta, na przykład psy ubieramy w jakieś ubranka, w sweterki, żeby im nie było zimno. Koń ma derkę, więc wszystko to możemy dezynfekować. I używamy wtedy, czy dodajemy do bokashi miętę, kwiat rumianku, nagietek oraz kilka kropelek olejku melisowego. Czyli kochani, jest to naprawdę bardzo proste. Proces przygotowania bokashi, no w zależności od tego, jak my możemy wypełnić to wiaderko, bo od momentu wypełnienia wiaderka zamykamy je i już nie otwieramy, trwa około 2-3 tygodni. No to troszeczkę trzeba na taki preparat poczekać, ale i też nie ma chyba potrzeby, żeby częściej produkować, wytwarzać tego typu preparaty dla naszych zwierząt. Czego ja sobie dodam teraz? Mam tutaj tymianek, mam bazylię i miętę, więc i rumianek jeszcze, więc z myślą, może nie o zwierzętach, tylko bardziej o naszych grządkach, to teraz do tego bokashi, które nie jest jeszcze wypełnione, dodam po prostu trochę mięty, trochę rumianku, no i może tego tymianku. Bazylii to mi szkoda, bo bazylii dużo używamy. Czyli kochani, otwieramy wiaderko bokashi i po prostu zapraszam tu do zobaczenia, co tutaj jest. Tu są oczywiście odpadki kuchenne, widać skorupki, widać włoszczyznę, widać resztki kiełków, widać fusy herbaty. I po prostu teraz dodamy trochę mięty. Mimo tego, że wiecie, to już ma troszeczkę czasu, te odpadki tutaj w bokashi, bo my we dwójkę nie jesteśmy w stanie szybko zapełnić wiaderka, to ma to cały czas bardzo przyjemny smak. Zapach, tak. No, smak, nie zapach. Dobrze, tymianek. Ziół suszonych mamy bardzo, bardzo dużo, więc dodamy tego tymianku. Rumianek, ale tutaj rumianek mam zaparzony. Tylko, że trzeba po prostu włożyć troszeczkę tego rumianku bez
wody, bo do bokaszy nie dodajemy wody. Też ten tymianek, który tutaj był moczony. I dodamy jeszcze tego rumianku więcej. No i kochani, to po prostu trzeba docisnąć. Na to oczywiście jeszcze pójdą odpadki kuchenne, ale musimy je zebrać. Poczekać, aż będzie gotowany jakiś obiad. Może jakąś zupę zrobimy jarzynową. Posypujemy zawsze każdą warstwę odrobiną starteru bokashi, czyli takich pięknie pachnących otrąb. I zamykamy po prostu wiaderko. Kochani, tak więc widzicie, uczy się nas, że mamy wszystko kupować w sklepie. To jest nieprawda. Wiele, wiele preparatów, to przecież też wiecie, można zrobić w domu czy na działce. I na pewno są one w 100% naturalne. Nie produkujemy odpadków kuchennych, to znaczy nie wyrzucamy tych odpadków do śmieci, tylko wykorzystujemy je do produkcji różnego rodzaju odsączy, właśnie preparatów. To jest bardzo głęboko ekologiczne działanie. Wszystko, co mamy na działce, możemy wykorzystać. Rośliny możemy zasuszyć, zioła możemy zasuszyć, a potem, kiedy jest ten okres zimowy, gdy tych roślin nie ma, po prostu stosujemy suszone zioła i one również pełnią taką funkcję jak te świeże. Więc jeżeli jeszcze nie próbowaliście z domowym kompostowaniem, to spróbujcie, kochani, zobaczycie, zwłaszcza jeżeli macie zwierzęta, zobaczycie, jakie dobroczynne działanie efektywne mikroorganizmy mają również na nie.